Kościół nie może przyjąć prawdy? Dlaczego nie może być uczona prawdziwa historia Kościoła? Z bardzo prostej przyczyny. Prawda o historii Kościoła, o ludobójstwach Kościoła i tak dalej wymaga tylko jednej rzeczy, rozwiązania tej instytucji. Nic innego nie można. Wobec zbrodni, które popełnił Kościół, można tą instytucję tylko rozwiązać. Czyli ta dzisiejsza potęga stoi na glinianych nogach i gdyby to obnażyć, wielu ludzi odwróciłoby się od Kościoła. Znaczy nie wiem, czy to są gliniane nogi, dlatego że to są miliony ludzi zgładzonych. Więc to nie jest tak do końca, że to jest kolos na glinianych nogach. To jest kolos, który tak wszczepił strach w ludzi właśnie podczas prześladowań, że w podświadomości ludzi został ten strach i teraz Kościół nie zabija ludzi, mówi miłe słówka, to wszystko jest gra pozorów, to są świętoszki, a nie święci ludzie. I teraz ludzie odczuwają to jako ulgę. I to się nazywa, proszę pani, syndrom sztokholmski. To jest właśnie to doświadczenie. Przywiązanie ofiary do kata. Absolutnie. Ponieważ teraz już nas Kościół nie pali, bo nie może, to znaczy, że to już jest dobry Kościół. Nie, ten Kościół ma tą samą mentalność. I powstaje katolicyzm, jaki znamy. To znaczy, jest to jeden uniwersalny Kościół i wszyscy, którzy myślą inaczej, nie mają prawa nawet do zebrań. Ci, którzy myślą inaczej, i tu cytuję, są szaleńcami i głupcami, którzy wyznają herezję i z woli Boga mogą być zgładzeni. To wtedy się stało, proszę pani, że Kościół umył ręce od zbrodni. I ja powtarzam w każdym swoim wywiadzie, że ta mentalność w Kościele panuje do dzisiaj. Kościół umył ręce od zbrodni, których dokonał. Ich sumienie jest uspokojone. Dlatego nie można z nimi rozmawiać o sprawach sumienia. Tylko kiedy mamy do czynienia na przykład z pedofilią w Kościele, z różnymi zbrodniami, które się dzieją tu i teraz, siostra Bernadetta, która przez 30 lat się znęcała nad dziesiątkami wychowanków, zniszczyła im życie i dostała 2 lata więzienia, z którego będzie mogła wyjść za dobre sprawowanie po roku czy po półtora, no to tak naprawdę myślę sobie, że wszystkim ludziom broniącym Kościoła w takiej sytuacji nie chodzi o dobro wiernych, tylko o dobro instytucji, że to jest instytucja, która bardzo często gra na siebie, a wszystkie słowa o dobru i miłosierdziu, no to są takie słowa, które mają usprawiedliwić zamiatanie niegodziwości pod dywan, bo nie wiem, czy pan zauważył, że pod hasłem religii można zrobić wszystko. Jak się powie, ja to robię w imię Boga, to już nawet władze przestają się czepiać, zaglądać, rozliczać, po co sprawozdania finansowe. Przecież oni to mówią, że ich władza pochodzi od Boga, w związku z czym no, załatwili to sobie z Konstantynem po prostu, zmieniając historię i fałszując ją. Natomiast człowiek ma problem z alkoholem, załóżmy, albo z czymkolwiek. Idzie do księdza, idzie do którejś z sekt katolickich i w tej sekcie spotyka uczonego. Tak? Magistra od Boga. I mówi mu, że taki ma problem. I magister od Pana Boga mówi tak, nie zajmujmy się tym problemem, to jest nieważne. Posłuchaj, co ja ci powiem. Powtarzaj po mnie. Chrystus cię kocha. No dobra. Powtarzaj po mnie. Nie zajmuj się tym problemem. Zajmij się tym, co ja ci mówię. To jest wręcz robienie krzywdy. I teraz problem ten jest zepchnięty głęboko w podświadomość, problem ten nie jest rozwiązany. I teraz ci ludzie, którzy poszli do Kościoła, nie rozwiązali żadnego problemu między siebie samych i siebie samych, wstawili matrycę Kościoła. I teraz tak, jak byli alkoholikami, to zapalało się czerwone światełko i to czerwone światełko im mówiło tak, a może coś ze mną jest nie tak, a może ja muszę spojrzeć na siebie, może ja muszę sobie siebie przyjrzeć, poznać siebie, bo coś ze mną jest nie tak. Poszli do kościoła, czerwone światełko zostało wyłączone. I proszę spotkać się z człowiekiem, który jest w którejś z sekt katolickich. Proszę spróbować porozmawiać z nim. To samo. I teraz jeżeli pani spróbuje powiedzieć odrobinę coś na bok, coś absolutnie coś nawet niewinnego, ci ludzie popadają w taki strach. Oni są tak przerażeni, agresję, ci ludzie. Która jest wyrazem lęku właśnie. To jest ten lęk. I teraz co się dzieje dalej? Ten kompleks, nazwijmy go, który mamy, on służy czemuś w nas. To jest mechanizm całości tej niezwykłej figury, która się nazywa istota ludzka. Problem polega na tym jakby z naszym narodem, że jest tak głęboko uwikłany w to spychanie pod dywan,
że nie chce słyszeć. Jak przecież każdy chory człowiek. Przecież to na... No właśnie, no właśnie. Niech pan powie alkoholikowi, że pije, to obrzuci pana wyzwiskami. Tak, więc w czym polega problem naszego narodu? Że jeden dzień wytrzymają z tym problemem i lecą do kościoła. Nie wytrzymują napięcia. Nie wytrzymują tego napięcia, tej pustki. I w kościele... I powtarzaj po mnie...